Jak ciepło, kurwa, się zrobiło. No mówcie, mówcie. Normalnie się zakleszczyli, jak ktoś kojarzy, o co chodzi. Panowie, sprawa wygląda następująco. Tam to już nie ma opierdalania się, trzeba, będziemy musieli tak, przynajmniej kurwa... To jak oni będą wiedzieć, że to wy musicie jakoś się kompletnie przebrać, nie? Bo oni żeby... Bo słyszałem, że ich rozjebaliście. No, ale oni tak już wiedzą, że to ja, także wyjebane. A, już wyjebane, no. Jedziemy na ostro. No. Rudy kurwa się doigrał. Przyjedzie jak to... Poskładają głowy, znowu chce się pokazać. Czemu ich było tylko dwóch? Co to mówię? Nie wiem, kurwa. No, może Dorian dwóch zajebał wcześniej. Przyznaj się, dojebałeś kogoś przypadkiem z tego shotguna chwilę wcześniej? Nie, tylko tych, co by chcieli powinąć. Kurwa. Ciebie chcieli powinąć? A nie działa zetka. Chyba, że tylko mi... Nie, działa. No, jest okej. Okay. A, to nie ja się skiba, ale działa. Dobra, chodźcie, idziemy stąd. Bierzemy tego, kurwa. A tego sprzęta to se zaparkuj kurde, tutaj. To, co to? Nie... Nowe jakieś? To jest gówno. Aha, dobra, no tak, gówno. Sandnik jest dobry. Ja to przeparkuję. Za tym jedziemy. Czy czym? Sandnik. Czym zawijamy kopyta? Otwieraj. Otwarty. Tako. Ale nie na jedną, na dwie fury musimy, bo musimy najebać zakładników, stary. To jedną to ni chuja. Dobra, to jedź się tym. No. Kurwa, po dwóch się podzielimy. Dariusz, jedź pod chatę, bo ja muszę fanty schować. Wąski, dobra. Kurwa, co ty robisz? Bierz tam ten samochód. Nie bierzemy tamtego samochodu. Kurwa, a w co zapakujesz zakładników? Sand Kinga. No gdzie, kurwa, ich schować? W majtki sobie? Na kolana wszystkich. Nie? No, można też na kolana. Tutaj powinno być pięcioosobówka, nie? Ale tutaj się pomieści z tyłu jeden przynajmniej. Z tyłu jeszcze na pick-upie? To, nie no, na kolana to się każdy zmieści. Na spokojnie. Dam rady! Czekajcie, zobaczymy, czy ktoś po nich przyjechał. A, przyjechali dopiero teraz, patrzcie. Ale zabrali. Ale bym na Javierę zawinął, nie? Odłożyć tego. To jest było ich auto. Kupali mnie w tym aucie. Dobra, jedziemy. Tylko nie na Melinę, ja nie mieszkam. Aha, a gdzie? W lewo. Tutaj pod Melinę, ja schowam towar. No. Za każdy się schowa, co ma. Wiemy. Dobra, tam sytuacja była jaka była, kurwa. Oj. Jaka była? Odjebałem, kurwa, bo Rudy od pedałów nas wyzywał. Ty no i dobrze. Odjebał, nie? Bardzo no, dobrze, kurwa, bardzo dobrze. Robi. Ej, ty, on przyjeżdża na napad Rudy, nie? I wiesz co mówi? Coś od pedałów nas wyzywał. Oni z nimi gadają normalnie, kurwa, jeszcze mają wyrzuty sumienia, że go odjebał. Ja pierdolę, nie. Zbyszk to jest, aż napisz sobie. A, kurwa. Ja pierdolę, prawie kupiłem, dobra. Ja tu nie mieszkam, zajebałem się fakt. Aż normalnie sobie tytuł jedno. O chuj, sytuacja napięta jest. A gdzie mieszkasz? Rudy się spłakał. Zaznaczone już na ciebie. Dobra. A ty obrzyny sprzedajesz? No, są obrzynki, no. A ja mam 6 sztuk, a ty ile masz? A jakoś 10. O kurwa, stary. A wiesz, jakie one są dobre? No. Ja cały czas mam jeden. Od 3 czy 4 dni. Kurwa, to może też zabiorę. No to weź, kurwa, ja włożę cały czas. A na motorze wiesz, że możesz używać? No, słyszałem właśnie od tych tam, ktoś kupował. Stary, ostatnio jak jechaliśmy, Rudemu wypierdoliłem 3 strzały w silnik i se nie pojechał. No, szotem, ale szkoda stracić te. Ale na taki duży. Czy ja wiem, czy szkoda. A po ile sprzedajesz? Bo ja ostatnio za 15 chciałem sprzedać. Nie wiem, czy no to ja za 12. No tutaj chciałem, jak wąski nie miał czy coś, to chciałem mu podyżce. Aha, dobra. No to tak w miarę. To tak w miarę. A to będę wiedział. To spoko. Słuchaj, ja dostałem informację od Luka, że niedługo będziemy mieli transport uranu. Jakiego kurwa transportu? No zobaczysz kurwa, już jest uzgodnione wszystko, dostałem cię mailem. Będzie transporcik pełną gębą, wozy opancerzone, słuchaj, no nie ma lekko. Ty, to my bombę atomową budujemy na komendę? Kurwa, ładuneczki jakieś.
Suń dupę. No suń dupę, stary, poszedłeś od tamtej strony i suń dupę, ty nie mogę. Przesunął się, ale nie wiem, jak to polskie jest. Dobra, panowie, sytuacja jest napięta. Potrzebujemy czterech zakładników minimalnie, także... Minimalnie? Na kolana bierze. No to kurwa, to ja nie wezmę. To trzech. A to minimalnie? Na pakę śpierdolimy dwóch. Halo, halo! Dawaj, bo już jednego mam. Nie, to jest lokalny chyba. Lokalny! Dawaj, dawaj na ten, na Melinę na chwilę. Ty mówiłem, żeby drugą furę, kurwa, nie zostawiłeś ją tam. Ej, panowie, to jak robimy ze Humana, to ja muszę się na... Dajcie mi chwilę, się zamyślę. Dobra, dobra. Panowie, sytuacja była jaka była. Czekaj, wiesz co, podjedź pod ten, kurwa, ja wezmę drugi samochód. To też ty w sumie to ja dawno nie piłem. Może i by tak... Nie no, taki żarcik. Ty, ale w sumie możemy kiedyś tam we dwóch przydziabongować tak konkretnie. Ty, kurwa, ale żeby to się nie skończyło tak ostatnio, bo ty kurde przydziabongowałeś tak, że wiesz. No, zdążyłem zauważyć. Jakbyś ty na ale, się... Bo ja będę w tym, bo ja tu się, wiesz, jakby zejdę z windy i będę w tym samochodzie jakby. Spoko, spoko. Kurwa. To ty, bo on mówił, że wpierdoli se w tabletkę w dupę, to my też wpierdolimy, z Kingiem to zrobimy. A jak? Jak tam, co robicie dzisiaj? Byliście to... gdzieś na innej tej stanie? Nie, ja kurwa ja dzisiaj nie wiem. Pół dnia walczyłem z ja takim... Ja to słyszałem, że... Najpierw trzeba cel dokończyć. Jak dokończymy ten cel, ja to później będziemy działać. Stanem Lakeside się nazywa. Walczyłem mocno, ale się nie wywalczyłem, kurwa. A to. Nic się nie stało. Ale o, coś robimy. Powiem ci, że Peter Parker w chuja przypalił konkretnie, kurwa. Masz jeszcze dom. Ci dom. To dał, kurwa. Chuja w dupy. Dał. Ła. Tu. Ła. Kurwa, powiem, sytuacja była jaka była, ale... Potrzebujemy drugiego samochodu, kurwa, bez kitu, nie? Weźmiesz tą furgonetkę? Weźmiemy, co? Następny, nic się nie bój. No, to do furgona najebiemy ich, kurwa, całą masę. Uwe sponsorzy Dragstreama. Będzie trzeba sytuację na froncie. Jednego na kolanach. No ale ty pierdolenie na samochodu. Kurwa. I trzech do samochodu, mieli, do furgonu. Ale zrozum, będą dwa samochody, to weźmiemy sobie 8, tak? Mówię ci, to nie jest, kurwa, bank. Tam samoloty, helikoptery, kurwa, długie bronie, trzeba mieć czym negocjować. Dobrze, a nie, no. Jeden zakładnik, kurwa, i myślisz, że co, zrobisz Human Laboratorium, jak to jest, człowieku. Sytuacja napięta bardzo. Nie, dziki kołąb 1000. Negocjujemy wolny odjazd, podchodzimy, patrzymy, który ma długą i ściągamy tego z długą, zapierdalamy długą i rozpierdalamy innych jak Rambo, no tyle, no. Dobra, tam rozpierdalamy to. Ja wziąłem ze Szczelbesa, kurwa. Szczelbena, kurwa, złamy. Elegancko. Ja mam Zbyszek, Stolans, kurwa, tak? Pięknie. Na dwa strzały i typ składa się, jak scyzoryk MacGyvera. To co? Jeszcze kobitkę weźmiemy, nie? Jaką? Możemy. Twoją? Masz jakąś dupę? A no jakąś taką znalazłem. Tylko nie mów do mnie, że jestem Dorian. Tylko jestem John Wick. Dobra, John Wick, nie ja się pierdolę. Freddie Mercury może być? Ja się pierdolę, zobaczysz, bo ja to... No nie możesz, kurwa, bo John... będzie przypał jak chuj, no. Zdradzisz mnie wtedy, no bo, nie, bo wam nie przestawię kobiet. Dobrze, John Wick, spokojnie, luzuj pośladej. Everything pod kontrolą. Bo tutaj zmychuj się. Stule ja się odpala, kurwa. Jest kręcony. Panowie, świeri, pamiętajcie, że... Ało, to jest, kurwa! Co to było? Ty, to panamera twoja jest, czy mi się wydaje? No moja, jest, i że się kurwa tam zostawił. Tu macie auto, bierzcie to auto. Bierzcie to auto, zanim gościu zabierze. Dawaj, wiesz. Szybko. Zostaw! Panowie, gdzie to? Dawaj, bierz, kradnij. Ała, kurwa. Kurwa, policja nas goni. Co to się... Muszę naprawić, siup. Ty masz, kurwa, ścin. Dobra, jest git. Dobra, możemy jechać. No zapraszam serdecznie, zapraszam. Gdzie jest ten?
No przecież mamy drugi już samochód, no. No gdzie Zbyszku? No pojedzieś popierdolił tym kurwa jeepem. Cześć, jest do niego zadzwonił. Gdzie jest klub banana? Nie wiem, on wąski klub banana gdzie jest. Co jest? Co jest? Opłaciłem wam właśnie. A, bo opłaciłem im holownika, a to ich jeszcze. Dobra, opłaciłem wam to od końca. To nie jest ich. Kręci, nie? Blacha ale mówię, że ich, dobra, jak coś będzie kręcone, jasne, jasna sprawa. No, 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 no. Dobra, kurwa, ręce do góry obaj, skurwysyny. Dawaj, dawaj, dawaj ich! Łapy, kurwa, łapy, bo odpierdala. Dobra, skręcone właśnie. O, kręcone, kurwa, co jest? O, kurwa. Ale nie słychać pana. Dobra, wysiadać, kurwa, nie pierdalać tego. Wysiadaj, kurwa. Kurwa. Do tego wsiadasz. Co robimy, kurwa? Krzyczę mu wysiadaj, ja nie wysiadam. Nie mogę, kurwa, ten, użyć broni. Trudno. Do chuja. Trudno. Do tamtego nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Kurwa, dostałem kulę. Dobra, karetka będzie wezwana. Czemu żeś tak szybko szczelił? On nie miał chyba nawet czasu tam. Nie, dałem, nie no, darłem do niego pizdę. Jedziemy, lad! Nie wyszło. Szybko, szybko. Dobra. No biegnij tam, dobra, kurwa, do tego, co ty robisz? Zapierdalaj do tego jeepa. Czemu on tu stoi? Kurwa, ta papa jebana, zaraz ją rozjebię. To ta? Siadaj, siadaj! Weź go tam, jeepa. Siadaj. Ja siadam. Dobra, jedź, szybko, szybko. Zaraz przypał. Za mną, za mną! Gdzie jesteś? No pod Mahamama Mas. Pod tym kluba Unicorn? W Unicorn. To jest taki, kurde, Bahama Mamas. No nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Wani Unicorn czekam, słyszysz? Ja nie wiem, gdzie to jest. A, tam! To ja w drugim, jestem klub. W jakim niedaleko... drugim? Dobra, to jadę tam. No. Na razie. Gdzie oni jadą? Skręcili to. Wąski! No? Powiedz im, że jedziemy do klubu. Tego wiesz, tego Bahama na nanas. Jak on się nazywa? Gdzie on jest? Zaznacz mi go. Tego Bahama na nanas. Cóż co mówię? No już. Dobra, i powiedz im, żeby tam jechali. Zaznacz. W porządku jest? Powiedziałeś? Ty, ale trzeba na szpital pojechać. Po co? Boś przyjebał i mam połowę siły witalnych, normalnie się czuję. Tak jak dobra, dobra, pojedziemy. No, do tego doktorka? No tego na wsi, nie? Tam gdzieś jakiś podobno jest. Dobra, wskakiwać, proszę. Bo ja nie słyszę. Siadać! Dzień dobry. Ale fuka. To jest tutaj? Zapraszam, zapraszam. Porwani jesteście. A, to jest. Dokładnie, o Jezu, boję się. No, boję się. Bój. Ja też się boję. A no. Ministra, po co tam, no? Jedziemy jeszcze do szpitala, wy zostajcie w środku. Nie wiem, czy szpital to dobry pomysł. Dlaczego? Jest podobno gdzieś jakiś na zewnątrz. No jakiś podobno jest na zewnątrz, jakiś jeszcze medyk gdzieś. Tak, a podobno wiesz gdzie? No jest. Ja mam dać ci znać, ale 2500 no, kosztuje aktualnie. Już staniał podobno, zaznacz tak? To. No. Weź to zaznacz szybko. No to jedź tam. Jakiś radio puszcz. To weź kasę. Ja mam. On z banku pociągnął. Ale wydaje mi się, że nie staniał. Zobaczymy, kurwa, stać mnie. A ile masz kasy? Znaczy nie, chyba $600 chyba, żeby cię opatrzył. No to wystarczy, no. Tam tylko ale bankomat. Żeby przecież nie ma bankomatu, ale chyba z karty ciągnie. Skurwa, no z terminalem stoi? No widzisz. Cholera. Zaskoczony jestem taki. Nie spodziewałem się. Dzwoń po tego gagatka. Dobra, jest dzwoni. Co już humana robicie? Of course, tak. O kur...
Ale ty tylko z dwoma zakonnikami to słabo od razu. Nie, jeszcze będzie dwóch. Tutaj ten dom, zatrzymaj się. Ej, bro, jak my robiliśmy, mieliśmy chyba 10. Nukula? Cudownie. 10? Tutaj, tu. Ktoś tam pół wyspy prawie. No, my mieliśmy... Gdzieś ten mi uciekł, kurwa. Chuj. Wycieczkę! Odejdź. Na dole. Po schodach na dole. Gdzie terminal? Tu. To jest? Medykamenty. Nie mam kasy, trzeba kurwa wybrać. Aha, czyli... Na kasę? 300 dolców masz? Mam. Komu mam dać? Bo nie wiem, który da. Mi pomogło. Niebieskie i bandanie fioletowe. A co ty się tak odstroiłaś dzisiaj, ładnie? Ja zawsze tak się ubieram. Fajna dziunia. Idziemy. Dobra, to oni jadą, czy co oni robią? On podobno ranny jest tamten dzban, ale mają się ogarnąć. No to co, na chuj mamy? Nie mówcie do mnie po imieniu. Zaznaczyłem ci. Tak, dzwonię. Tak. Co mnie zaznaczyłeś? Jakby co, to się nie znamy. Dumana. Słuchajcie, jakby Dumana co, to się nie zaznaczy. O kurwa. Zdrowa do siedzicia. A co jest tam, jebać. Może jednak... Terenowa. Oja! A, wszystko jest dobrze. O. No w sumie to... Ja mi się włosy skrzy. Znowu mam. Znowu się czuję na pół. Ale krwawisz? Nie. Ale czuję się na pół. Dobrze. Podjeźdź tam, kurwa, pod ten salon samochodowy. Pod jaki salon? Samochodowy. Po co? Bo tam te dwa dzbany są. No jedziemy. A to jak oni tu wejdą? A oni drugim autem, spokojnie. I tak muszę zdać do lokalnego jeszcze naprawniaka. Salon ci tam... A. Proszę naprawę! Siup. Spokojnie. Chwila, moment i... Kaniu ci naprawi, tak? Weź to schowaj, bo to przypomnę. Tak. To tak działa. Dobra. Zapraszam! Ja nie będę jeździł i tam się czekał. Na szpitalu są, na szpitalu są. Czekaj. Sekuj, blondyna! Coś jest nie tak jest. O, dobra. No co? Ja pierdolę. I chuj. No wskakuj no! No próbuję, to mnie odjeżdża. Kurwa. Pasy. O, tam jakaś karetka. Jakie zadanie? Oj! Wow, potrąciłeś kogo! Oj, przepraszam. Za tym jarzem. W porządku jest? Zaparkujemy tutaj, żeby się nie... Zaraz będę. A wcale nie widać. Dostańcie. Ja się schowam tutaj. Dzień dobry. Co wy robicie? A co mamy robić? Czemu tam... Zakamuflowany jest, uspokój się, nic nie widać. Dzień dobry, panie doktorze! Witam. Dałoby radę! Ja chcę wziąć bilet. Dałoby radę? Tak. Mi tutaj pomóc z maścią na nogę? Zajebiesz się. No mogę, nie na zasadzie pan podejdzie. Ale mi się śpieszy.
Czekaj, ci pomogę. O, właśnie. O, dziękuję, bardzo dziękuję. No dobra, dawaj pan. To czasu nie ma. Przyniosłem tu pana szybkim tempem, to teraz dobra. Raz, dwa, trzy działamy. Dobra. Wstanę, dobra. Co się tam stało? To mi pomóc. Upadłem na nogę lewą. Dobra. Opatrzy tego, bo ranny jest. A temu co tam się dzieje, co on taki skulony? Czy ja panu pomogę? Kurwa, no co ty robisz? A ja? A pan udziel mu pomocy medycznej. Najpierw ja. No to nie puści. To temu pierwszy, tak, no. Temu. Nie no, dobrze, na rączkach pan damy radę. Nie, nie mogę chyba na rączkach właśnie. Pójdę, bo dłużej tu będziemy stać. A co ci jest? Co ci jest, Zbyszek? Brzuch się mnie boli. Dobra. Dostałem zderzak. Dziękuję. Się pan. Jeszcze jedna maść. Jeszcze troszkę. Dziękuję. Super jest, elegancko. A temu panu co się stało? Kurwa, dostałem zderzak. Dobra. Halo, słyszy mnie pan? Tak. Co pana boli? Brzuch. Dobra. Ja spierdalam. Nie, Łod daje mój wózek. Ty, problemy są jakieś. Dziwnie idzie. Ja spierdalam. Co pan robi? Pan zostawi ten wózek. Łod daje mój wózek. Ja spierdalam. Pan zostawi ten wózek. Dobra. I ten, weź pomóż panu zejść z wózka. Pan się potup lekko. O nie, dobra. Drzwiczki. Ała! Biją mnie! Inwalidę biją! Dobra, już schodzę. A pan to kto? A, to pan. To jest pan ochroniarz. Chłopaki, szybko, jedziemy czy nie? Kod żółty, awaryjny był, wiesz? Dobra. Co ty robisz? Czemu? Szybko. Dobra, idziemy. Dawaj, Zbysiu. Janusz już pijany. Patrz, policjant, patrz ku... Już jestem. Co jest? Nic jest w porządku. I teraz chodzi. Auto nie działa, popsuło się. Co? Trzeba wysiąść. Wysiąść trzeba. No to wysiąść. Wysiąść. Albo poczekaj, nie. Musisz poczekać, aż ci tam w zegarku. Aż ci w zegarku zniknie. Ta informacja. Co mi zniknie? No zegarku. Ja myślę, nie mogę. No i co? Z auta nie mogę. A nie mogę. I teraz zapal silnik. Ale zamknąłeś drzwi. Rzeczywiście, no. Drzwi zamknąłeś pewnie. No i teraz można no wysiąść. Co ty robisz, kobieto? Ja pierdolę. O ty szmato jebana. Weź go. Ale ty, bo nam koleżanka wypadła. No czekaj, rozjebamy. Nie dogonimy. No. Nie dogonisz. Spokojnie. Nie ma. A spokojnie. Czy zrobił błąd? Przy takiej prędkości to niełatwo błąd. Rozpierdalać go. Strzelajcie do niego. Ja nie mam broni. Jestem zakonnikiem. Chyba przypał robisz teraz, powiem ci. No rozpierdol go, kurwa jebana. Czy cię skupić? Uwaga. Poczekaj jeszcze chwilę, no, jak bliżej wiesz? Podjadę. Jak bliżej podjadę. No. A zaraz się wjebie, o, robi zakręt i chuj. Ja też. A nie, wyszedł. Dobra, chuj. Wyszedł. To jakiś ode mnie ziomeczek, jej, który. Ja go rozpierdolę, jak go spotkam. Jak go zacząłem, to go rozpierdolę. Ale niech się nauczy jeździć. Ale rozpierdalam go. Od razu ciągnę. Ja co jest, kurwa, to nie interesuje. Jak się nie umie jeździć, to niech się kurwa nauczy, nie? Oczywiście, że tak. Lewo? Ja. A ty jesteś głupi, kurwa. No.
A nie wiem w sumie. Aha. To nasz pitan. Ale go miałem. Wiadomo. Kurczę. Rozpierdalam wszystkich fioletowych od dzisiaj. Liczymy. Nie no, tam jakiś dbany są, co się podszywają też. Co? Nie ta koleżanka. Co jest gra? Co się znowu dzieje? Ale ja nie mam jak ciebie zabrać, szybko przypał, odjebałem, musiałem kurwa... Co się odpierdala? Go zabrać na komendę, kurwa. Kurwa, szybko, co? Odjebałem typa przed tym policją. O kurwa! Chcieli go zawinąć, kurwa. Kolego, wsiadaj! Kurwa, ty. Dobra, ja go wezmę. Weź go. Ty, co to jedź, kurwa, bo jadą. Weź go, dobra, spokojnie. Bierz go. Szybko. Kurwa, zajebie tu no. Całą tą amatorkę. Bierz go, dobra. Chciał, kurwa. Siadaj, jedziesz. Bierz go na ten, na kolano. A co się stało? Zawinąć cię chciał? Co to? Ktoś go zakuł tego. A gdzie jest blondyna? Blondyna! Co tu się, kurwa, dzieje? Blondyna! Co tu się, kurwa, dzieje? Zadzwonię, poczekaj. Ej, czemu cię zakuli? Bo nie wiem, kogo? Jezu, zabawa. Czemu cię zakuli? Nie podoba mi się. Siwy chuju, podjebałeś mnie na komendzie, już raz to się zemściłem właśnie. Dwie pierwsze. Dobrze! Dobrze, tak. Nie ma lekkiej gry. Kurwa, ciasno w tym samochodzie jest. Kurwa! Wypierdalać cię, rozpychaj się, bo ci wyjebię zaraz! Uwaga, naprawiam auto. O kurwa. Uwaga! No. Rzucam ich na pakę tutaj. Dobra, dawaj na pakę. Na pakę, tylko ich zamknij. Nie mogę, kurwa, wejść, co jest do chuja pana. Łamaną, kurwa jebana. Pomocy. Oj. Ła. O kurwa, zabiło. Dobra, pakuję ich tu. Dawaj, pakuj, dobra. Na pakę, jedziemy. Jest blondyna. Gdzie? Przeszpitałem. O, bankowóz! Na kolana mogę. Rabujemy go? Dawaj go, no, jeszcze jeden. Co to za bankowóz? Co nic? Co? Nie, kurwa! Ty odjebiesz, kurwa, jeszcze on, ty. Ty patrzysz się na mnie. Bierzemy tu, kurwa, cię. Bierz! Będzie dobry do ucieczki! Bierz, wąski, bierz! Patrz, wzywa wsparcie, kurwa! Co ty jest, co za gość? Kurwa. Dobra, idziemy. O, jadą tam, ej. No. No dawaj, co jest? No jedziesz? Z kolanami na wsiad, kurwa, co on na biegu mu siedzi, czy... Tylko na kolanach. No jedziesz, co? Przed ryjem. O, kurwa. Co jest, kurwa? Co to jest? Co się dzieje? Co? Gościu, Terminator jeba. O, jedziesz czy co? Stary, kurwa. Ty, no nie rozumiem. Kurwa, dwa lata. Co się dzieje? Oni dojadą, weźmy, jedźmy stąd, bo info poszło, że sam ty, twój, kurwa, jeba tutaj pewnie mania. Ty wsiadł do tyłu! A ty jedziemy. Nie będziesz teraz stał i czekaj. Dobra, oho! No. A, już myślałem, że się cholerniki. Dobra, gdzie blondyna? Przed szpitalem, tak? Ja muszę na chwilę przysnąć. Gdzie on jedzie znowu? Jedź już tam, kurwa, starczy nam tych zakładników, kurwa. Bez... Czekaj na blondyna. Co zrobiłem? A kto to jest? Nie wiem, kurwa. Zostawcie mnie, proszę. Gdzie jest blondyna? Dobra, jak coś, to on śpi po prostu, nie? Bez problemu. Gdzie on, kurwa, jedzie, ten debil? No ja nie wiem. A gdzie jest blondyna? Woski! Kurwa, idzie tam! Ale co tam? Bo co? To jest kogoś, czy to jest lokalny pasażer? Ja śpiszę, pan! Co tu się, kurwa, dzieje? No drąbizę to jeden przez drugiego.
Jak buzię otworzę, jakbym mi chciał buziaka dać, kurwa. Co? Co tam się dzieje u góry? Nie odbiera, kurwa. Ej! Podsłuchują co nas. Jest? Wpierdalamy się. Ona mówi, że na szpitalu nas podsłuchują, wszyscy nas słyszą, kurwa. Na szpitalu nas słyszą. Blondyna gdzie jest? Ja... Na szpitalu nas słyszą, downy jebane, kurwa. Policja będzie... Krzyczy z góry. Ja pierd... Blondyna gdzie jest? Krzyczy z góry. Nie mogę, kurwa. Nie mogę. Dobra, spierdalamy. Zakuli ją, trzeba ją. Dobra, odbijamy. Jak ty chcesz, kurwa, ludzką stonogą coś oddać? Chodźcie, chodźcie! Ej, no! Poczekajcie, tylko sprawdź. Kurwa, jeden drugiego trzyma, kurwa. No to puści się! No, ale żeby nie... puścić to... Kurwa, umarłak trzyma jedno. Poczekajcie, sprawdzę tylko. Poczekajcie. Nie mogę się poczekajcie na mnie. Poczekajcie na mnie. Ale mnie umarłak trzyma, ja się nie mogę ruszyć. Czekaj, spróbujemy, może pokombinujemy. Czy puści jakoś, kurwa, chuje bany. Puszczaj go, kurwa, bo ci ręce upierdolę. Nie mogę. Chciałem go rozkuć, to mnie pos... Do mnie. I teraz macie on będzie teraz miał cię na sumieniu. A kurwa, problemy zawsze. Słuchaj, słuchaj. Jest ten, jest blondyna u góry. Zakuta, szybko. Co z tym gościem? Weź się z wujaczka, żeby puścił. Rusz się. Jesteś wolny, nie? Nie może chyba. To git. Jedziemy, jedziemy, chodźcie szybko. Odbijem blondynę, bo blondyna jest u góry. Ty se tam wezwij czy coś, kurwa, karetkę i później cicho się no tu teraz przyjdzie, zaraz ci coś wezwie. Czekaj tutaj, zaraz przyjedziemy. Drużyna Ery, bez kitu jesteśmy, chłopy, kurwa. Jedzie chyba Blondyna idzie. Muszę na chwilę się zamyślić. Chodź. To się dyprze. Zostaw blondynę, bo ci odjebie. Zostaw blondynę. Ściągaj łańcuchy do trzech liczę. Ściągasz jej łańcuchy. Raz. Pan takim. Dobrze, nie spokojnie. Ściągnij jej łańcuchy, spokojnie. Ona się tak odwróci. Ściągnij jej łańcuchy, spokojnie. Już się odpinam, tak. Spokojnie. Co się dzieje? Kim panowie jesteście? Co się dzieje? Strzelaj! Spokojnie. Nie strzelaj! Strzelaj! Ale dozjebałem dwóch, kurwa. Dozjebany. Dawaj ich! Dawaj ich w byczku! Dostałem, kurwa. Jeden dostał na pyrę, kutafo. Kurwa, to żeś odjebał. Nie, dobrze nie! Spałem, chuju. Specjalnie żeś tu odjebał. Dobra, dobra. Kurwa, no nie ma... Panie... Nie. Panie szeryfie. Więc co zrobił pan? Panie szeryfie. Wszystko w porządku, panowie, halo? Co się wie pan? Bandyci! Kryj się, nie kurwa! Nie mają pompy. Dobra, jest pompa. 1078! 1078 na szpital! Pomogę panu. Wąski, żeby tu przyjechał. Bo jest tu. A. 10-13.
No ale ci policjanci zaczęli napierdalać, nie? To wiecie. Policja zaczęła napierdalać, to ich rozjebałem, nie? Obu. Nie wiem, czy to kurwa nie jednym szczem ich nie rozjebałem, nie? Chyba ich jednym szczem wszystkich rozjebałem. Na motorze dawajmy kurwa kuj i zawijajmy. O kurde, nie wiem jak wam pomóc nawet. Mogę was przejść. Blondyna! No. Zakuwa. Do tego doktorka tutaj, do szpitala. Ciężki jesteś, nie mogę. Dobra, żona. Będę musiał po prostu zanieść pana na salę operacyjną, bo tu tego nie dam rady, bo jest za krwawienie. O matku, ja weźmę bajkada. Tam jeszcze więcej jest rannych, pan wyjdzie, pan wyjdzie, pan wyjdzie na zewnątrz. Więcej, no. No ja no, króciutka to jest broń. Ja pod pazuchę go chowam. To nie jest shotgun, to jest broń krótka. Panie lekarzu, pan się zamienił! Doktor Barbara. O Jezu, moje plecy. O. Co to robi ten doktor Barbara? Kasę muszę mieć przy sobie, czy na koncie? W sumie to nie wiem. Czy kasa na koncie, czy... Czy kurde przy sobie? Chyba mnie pomoże, bo nie mam kaski, wiecie? Pan doktor Barbaro. Kurde. Pomoże ci, no ale nie pomoże. No ja nie mam kropki, to wiecie, ja nie wiem, jak to strzelać. O, szczęście. Dziękuję panie doktorze za pomoc. W porządku pan jest. O. Kurde. Doktor Barbaro, kurde. Doktor Barbaro. Shit. Paków przyniosę ich tu. Wszyscy, Majko, wszyscy się... Kurwa, tu się Majko, weź, bo tu gdzieś jest. Gdzie są chłopaki? Stawiał to, żeby nie było na nas. Ile krwi? O, tu jest mój gościu. Ale tu jednostek przyjechał.
jeszcze może być, nie? Jak się położyć tak jak oni? Dobra, odpoczął pan? Panie, muszę iść po leki obok do sali. Słysz pan? Zbyszek, to ty. Dobra. Ręcami do góry pójdę obok do sali. Okej? Okay? Zbyszek, panie, to ty. Nic nie robię. Wujo! Wujo! Byszek was pierdolił. Wujo, w porządku? Wujo! Wujo! No, ja celuję do nich, kurwa. Zajebałem wszystkich. Wszystko jest pod kontrolą, kurwa. Z ramienia nałożę opatrunek i będę was pomagał wszystkim. Celujesz? Ja też przeżyłem. No, ja przeżyłem. Sytuacja jest pod kontrolą, kurwa. Zajebałem kolejnych dwóch i... Dobra. Powiem ci, że tak żeście, kurwa... Tak żeście zaparkowali, że wysiąść nie mogłem, kurwa, w ścianę, ja prosto, kurwa. Ale chujowizna wyszła. Cześć, psy, no, kurwa, wyszły nagle z za rogu. Musiałem ich rozjebać, żeby się wścierać. No, ja mówię ci, ja pomogłem wam, ale z dwoma się napierdalałem. To jeden mi w nogę strzelił, ale jest wszystko under control. Jadę. Dobra, to czekam na ciebie, Obstawiam. No, wszystko. Obstawiaj. Jestem, już mam lek w dłoni. Nie widać mnie. Nie widać mnie. Zaraz. Oj, nie. Podwyciągnij rękę, zaraz już. Na spokojnie. Halo. Co chudy, co przecie, za te meczki jakieś, kurde? I nie było nic groźnego, była bardzo... Nie była groźna. Magieta Szewskowa będę pił na następnym streamku, więc... Taki jest cel, wiesz? Cel chcę zrobić na Hunej. Małe szczęście, to się udało. Dlatego się te blachy nosi, proszę. No. A... Pan mi podał jakiś lek przeciw... Tak, był pan. Tak chudinio mnie obraża. Tutaj jestem! Pan nie przedłużaj, kurwa, bo ja wiem, co pan kombinujesz. Ja widzę, że pan powolutku robisz, powolutku. Ale kurwa... Nie. Pan nie widzi, jak masz pan tutaj rany miał? Krwawienie, jak nie wiem co. Pan zaraz krew będzie przytaczać, czy pan się dobrze czujesz. Jest wszystko pod kontrolą. Już daj mi tylko czekoladę, pani, kurwa. Dobra, zaraz. Zaraz się szlachki przynoszę, czekaj. I elektrolity do picia. Co jest wąskie? Under control? Co jest? Operacyjnie. Nie, już jest git. Masz ten. Będzie przypał? Czy nie będzie? Pancerzony? Mam. No i dobra, to zaraz przyjdziesz pana ze szpital. I zbycha mam. O, no to już idziemy, zaraz wychodzimy, na razie. Coś uderzy, wybuchło coś.
No nie wiem, nie wiem, czy to dobrze, jak coś wybucha. Halo? Co jest? Co jest? Co jest? Halo? Co pan no, robi? Co pan robi? Chowam się. Przed? Przed kim? Przed wszystkimi. No to pan stanowi, bo tutaj są sale operacyjne i... Będziesz przekona ten sprawić, to pan schowa to broń, dobra? Nie ma takiej opcji. Do widzenia już w tym momencie. Wypierdalaj, babo. Nie wypierdalaj. Bo to jest mój szpital i ty wypierdalasz w tym momencie. A nie, słyszysz mnie pan? Wypierdalaj, bo cię odjebie. Do trzech liczę. Coś ci nie pasuje? No, wypierdalaj, powiedziałem. No i co? Wyjdźcie z tamtą stronę, nie wiem co zrobić. Nie. Idź stąd. Pan. Idź stąd, powiedziałem. Ty też. Wyjdźcie z tamtą stronę. Wąsą, wypad, 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 już. Ale panie. Już, raz, dwa, trzy. Pomoże mi pan już. Kurwa, szybko, bo... Boj się, zlatują już! Przypukę. Panie, weź mnie tam. Panie, słyszysz mnie? To słyszę. Dobra. Odłóż pan tę plankę. Wtedy panu pomogę wszystko. Podnieś ręce do... Pierwsza obnęka. Co dalej, co dalej? Co jest? Nie odpalajcie latarek. Jak tu ktoś wejdzie, to duszek jak chuj. Niebo zaradą mnie na trzecie osoby zobaczą. No panowie, macie go? Zająłeś się Nataszą, czy nie? No poszedł Oskar. Dobra, do niej. Dobra. Ale macie tego typa? Jeden ja, leży. Ja tylko po bilecik naprawczy pojechałem i ja nie wiem, co się dzieje kompletnie, poczek. Nie? Panie tutaj... Nie mogę telefonu wyciągnąć. Żyje, żyje. Za. Spokojnie. Ja też muszę chłopakom pomóc jakoś. Oni go złapali? Nie. On uciekł, tak? Kurwa, limba. Po chuju złoty. Lubię takie akcje. Lubię takie akcje. To są prawdziwe akcje, kurwa. Rzuć broń, rzuć broń. To są akcje. Rzuć broń, celuję do ciebie, rzuć broń. Dobrze, proszę pana, ja tutaj
proszę pana, ja chowam broń. Szanuj życie. Podejdę tutaj, porozmawiamy, spokojnie, porozmawiamy. Szanuj życie. Tutaj. Rzuć broń, celuję do ciebie, szanuj życie! Chce pan przejść, tak? Z zakładnikiem. No pomóż, nie mogę pomóc, no co pomóż, no wtedy będzie dwóch. Ja przeczekam. On wyjdzie, ja przeczekam. No nie mogę ich odjebać, no kurwa, nie odjebię ich. Ja nie mam kropki, żeby tak, wiecie, odpierdalać ludzi. Panowie, tutaj pan chce wyjść, ma tutaj właśnie na linii strzału medyka. Jacob, ty to do Nataszy biegnij. Do Nataszy biegnij, też dostała. Wyjdźcie. Nie wziął się pan. Tak, ja rozumiem. Ja rozumiem, że pan chce wyjść. Dobrze. No nie będę ich rozpierdalał, jak on może wyjść. Nie, panie Ruszek, spokojnie. Nikt nie musi ginąć. Ale ile ty jest ochroniarzy? Tam jacyś cywil był z bronią. To można załatwić, jak człowiek ze człowiekiem. Jak ktoś tu wejdzie, to rozjebie. Wtedy lecimy. O, spokojnie. Wie pan, jakie tutaj są też nasze procedury. Pan też tutaj celuje w medyka, to my też musimy nasze jednostki celować w razie czego. Spokojnie. Wiem, że pan tutaj zagrożony się czuje, jednakże my tutaj też mamy zagrożenie życia dla tutaj medyka, także. Tam. Widzisz? Los Santos Police Department, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Kurwa. Słyszycie go, czy nie? Czy tylko ja go nie słyszę? Tak, ja z nim tutaj rozmawiam, Brody. Tutaj stoi, wiesz, w kącie pan. Przyszedł glina. Nie celuj we mnie! Szanuj życie! Nie celuj we mnie! Szanuj życie! Gdzie? Kto? Gdzie? Złoty kieł. Ale się bimbonia. Rozumiem. Rimba. Dobrze. Co chcesz w zamian za zakładnika, co? Fiksel, 3 sekundy na glebę, kurwa. Jestem tylko niestety podziurawiany. To ci mogę obiecać. To jest tak w twoim przypadku to jest one way ticket. To już masz ode mnie, 100%. One way ticket. Wyślij też jakieś jednostki do wejścia, żeby tutaj żadna grupa. Dobrze, wszystkie jednostki, idźcie, zabezpieczę wyjścia. Słucham. Poddaj się, wyrzuć broń, podnieś ręce do góry. One way ticket, rozjebie go. Ja rozumiem, poddaj się. To jest najlepsze wyjście dla ciebie. Poddaj się. Tak. Dobrze, bądź. Celuję ci prosto w głowę. Jeden ruch i dostaniesz kulkę. Bo ja tam celujesz, kurwa, jestem za ścianą. Ja mu celuję w głowę, a nie ty dla mnie. Zobacz, dobrze, mam na ciebie teraz zajebisty kąt. Ta szyba nie jest kuloodporna.
ja zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Coveruj mnie, Czaku, coveruj mnie. Dobra, mam go, mam go, mam go. Top, top, top. Spokojnie, panowie, bo on tu zdechnie. Odsuń się, Rudy. Zabezpiecz teren. Rudy, odsuń się. Dostałem w rękę. Rozjebij, czekaj. Ty, medyk, ty mi nie będziesz mówił, co mam robić, dobra? Rozjebij, spokojnie. Spokojnie, spokój. Rozjebij, poczekaj. Idę przed szpital. Mocno panu krwawi ta ręka? Zaraz się... Nie, nie, trochę. Ocarło mnie. Dobra. Weź pan sień i bandaż. Siedzi pan bondarz z tego szafki. Ale ja nie widzę, nie wiem jak przycelować. Ja też potrzebuję. Oni kurwa z kropką wszyscy grają, a ja nie wiem. Dobra, zaraz. Rozjebij ich, czekajcie. Poczekajcie, trzeba dobry moment. Na dół dajcie, wszyscy. Przeszukajcie go, zabierzcie mu z każdą broń jaką ma. Owin. Potrzebuję jakiegoś pilnujcie go wszyscy, zabierzcie pani mu broń palną, to wszystko co ma. Wszystkie jednostki potrzebuję na dół. Na dół, poczekaj. Nie zabieraj, przeszukaj go! Doszczętnie, nie ma prawa. Ich jest 10, no właśnie, kurwa. Musiałbym, kurde, wiecie, jak ich jest 10, to musiałbym mieć, wiecie. No ale przeszukaj go! Rudy tam, halo, kurwiony. Proszę pana. Jestem John Wick, czy nie jestem? Jestem, czy nie? Zaraz wejdziemy. 23 do wszystkich jednostek, obstawić każde wejście w szpitalu, każde jedno i mamy teraz pilnować tutaj tego gościa. Dobrze. Zachowajcie szczególną ostrożność, do wszystkich jednostek. Mogą próbować go odbić. Panie dyrektorze. Jak to się wygląda? Dobrze, wszystko pilnować. No. Shotfire! Rocky, pomóż mi. O, 10 na to. Pompuj powietrze, no. Nie dam rady, no. Wleciał jakiś kurwa duszek jebany. Nie. Mówiłem, że tu gdzieś jeszcze był. Dobrze, zabezpieczyć. Jesteśmy bez zabrać mu broń, zabierzcie mu broń. Co to kurwa jest? Podnieś ręce. Mamy kogoś? Jebany jak się duszę, kurwa. Podnieś ręce do góry! Ręce do góry! Podnieś ręce! Ręce do góry w tej chwili! Zakujcie go. Przeszukać go, natychmiast. Przeszukaj go. Chowam ci ręce. Kurt, słyszysz mnie? Kurt. Wes, zabezpiecz teren. Na razie nie możemy do nikogo tutaj dopuścić. Dobrze, gdzie jest sąd. Kurt, zachować szczególną ostrożność do wszystkich jednostek, zachować szczególną ostrożność. Mamy rannych funkcjonariuszy. Pan Greg Coffey, dobra. Sierżancie, tutaj pan nic nie ma. Czysty. Dobrze, zakuj i odstaw go. Pomóż mi tu. Pomóż się rannemu funkcjonariuszowi. Przeszukał ktoś gościa, czy nie? Dobra, dobrze, pierdala pan ze szpitala. Dobrze, szukiwał tego garniturze. Kto mówi? No. Którego? No ale co mnie to obchodzi? No elegancko, no i mi to pasuje. No co mam zrobić, jak się dam w szpitalu? Proszę pana, ale co mi chcesz powiedzieć, że co? Oho. Miałem się poddać? Wejdź, bo zaraz jeszcze ty kule dostaniesz. Dobra, zadaj mu broń. Zejdź mi z oczów. Kurwa, ty. No co, uspokój się. Chłopie, uratowałem życie twojego kolegi medyka, a ty mi pierdolisz takie rzeczy? Ale co, za co mi jesteś wdzięczny? Za to, że go zabiłem? A co ty myślisz, że my tu ma... A co ty myślisz, że my tu strzelamy z gumowych kulek? Zabierałeś mu broń? Co? To jest kurwa broń długa, tutaj był kod zero, chłopie. Nie, to ty się uspokój.
Idź się lepiej przewiedź, gościu. Ty, no nie, że uratowałem ci życie, to on jeszcze mówi do mnie, że ja go zabiłem. No co miałem zrobić? Dobra, tu pan jest jednoznacznie... Zadany. Tutaj macie gagatka, nie reaguje na nic. Który strzela z shotguna. Dobra, zaraz przeszedł tego. Rudy, kurwa, łatwiej tam się poczuł! Scholernik jeden! Tu jest gościu, który strzela z shotguna. Cała broń została mu zabrana przez Jacoba. Tam się dzieje. Dla pewności. Uważajcie na ten furgon wcześniej zawinął. Nie no, jak umarł, to i tak mu jeszcze pomogłem, żeby już na pewno nie wstał. Co on odpierdala tam? Uważaj na ten wóz więzienny. Dacie sobie radę tutaj, ja polecę tam dalej ten. Dobra, zobaczcie to. Cześć, Hakumie i nocy. Dwukrotnie bałem, ale... Nie, tu widzę postrzały. Sprawdzam funkcje życiowe. Jakoś nie widzę odpowiedzi żadnej. Tu. Czyli trup, tak? No i nie dają tak życia, no po prostu. No, to tu mówiąc, czynne. Tak samo jak tamten. Wypisz zgon i tyle. Pani doktor musi tego też wypisz zgon. Tak. No i elegancko, będzie dwóch dni. Pierdol się, kurwo! Możesz sobie sama wypisać zgona. Mi nie wypiszesz zgona, chuju. Możesz sam FCK robić, pizdeczko. Mi nic nie wypiszesz, nawet ci nie dam tak. Takiemu leszczowi jak ty, chciałbyś, kurde. Ty, widzę, że kurwa... Nie sforsujesz mi CK. Jeb się, Rudzielcu. Nie ma takiej opcji nawet. Ale widzę, że cię nie boli, co? Nie boli cię? No, co? Nie boli? Co to, jak ci powiem tak, jak cię nie boli, nie? To wypierdalaj na wyspę, tam może sobie... Szot! Kurde, szot. Na wyspę.
Nie no, bo tu ewidentnie gościa nic nie boli, ty. Co, on żyje czy nie żyje? No tak. Mamet mocne słowa ja nawet napisał. Ja tam nie widzę żadnej funkcji życiowej. No to... Ja nie widzę żadnej odpowiedzi. Brak pulsu, brak czego. Co kurwa debil. Brak pulsu, zgon tego typa. Dobra. Jak tam jest, Daniel? Będziesz żył? Dobra, zaraz zobaczę. Daniel, w porządku? Jak to się obudzić? To się tu obudzi w ogóle? Dobra, mamy dwa trupy. Mamy dwa trupy, brak reakcji życiowych. Tak, mamy spokój. I chuj rządowy. Dobra, zapraszam. Halo? Aha. Dobrze, ty też nie żyjesz? Jak nie żyjesz, to ten, pożegnamy się tak samo jak z panem. Wypierdamy. Czekajcie, bo nie słyszę nic znowu. Daj mówienie, nie będziesz teraz ty teraz miał do powiedzenia, nie? Bo to, co wszyscy zaprezentowali, jedni na drugich się odgrywają, kurwa, nie? Zamiast robić jakiekolwiek RP, to jeden drugiemu, kurwa, i żeście zrobili po prostu wszyscy. Wszyscy wzięliście w tym udział, wszyscy zrobiliście wielki, kurwa, RDM na szpitalu, nie? I, kurwa, ja chcę usłyszeć nie jak to się wydarzyło, tylko, kurwa, wytłumaczenie, nie? Bo z tego serwera nie będzie wyspy RP. To jest strefa RP, najlepsze RP w Polsce i będzie, kurwa, nie? I zrobię wszystko, że ma tutaj być najlepsze RP. Ja i, kurwa, będę was... Nie wiem, kurwa. Zrobię wszystko, żeby tutaj było dobre RP. I nie banując, tylko, kurwa, rozmawiając z wami, czy nie? Możecie go odbanować, jak będziecie chcieli, ale... Oczywiście, no ale, kurwa, on ciebie wkurwia, a ty jego, no i tyle, kurwa. To ale tak, no wiesz, on... Ale on dobra, cekos. Kurwa, Rudy! No wiem. Już, kurwa, też mnie nie wkurwiaj. Kamizelki, M-ki, chuje, muje, no po chuj to już, no. Już było dać mu to odegrać i, kurwa, zakończyć na tym sytuację. Poszedłby se, kurwa, w pizdu i oszczędziłbyś tej jednej wielkiej dramy, bo zrobiłeś dokładnie to, co ja kiedyś, kurwa, robiłem. No tak. Rozrobiłeś to samo, wkurwiłem się, wziąłem M-kę, kurwa, i było, że Maswin, było to, były dramy, ale to jest niepotrzebne. W sumie, wiesz, mnie jest do niczego niepotrzebne, ale... Ja powiedziałem, że za mojej kadencji... To jest żenujące, co obejrzałem u wszystkich, no. Nie, naprawdę. Każdy jeden... Znaczy, ja się zniżyłem do ich poziomu i tyle. Halo, masz i ja się przyznaję. No co ja będę mówił? Nie chodzi kto, jaki ma poziom, kurwa. Znaczy się nie, ja powiem oficjalnie. Ja się zniżyłem do ich poziomu. To nawet ja nie zdążyłem nic zrobić, tak. Ale też opierdol dostaniesz. No spoko. Boli, mogę coś powiedzieć? Ja dostałem z pompy, mimo że zostałem wysłany na wsparcie. Ogólnie to ja tylko bilet naprawczy brałem, przyjechałem i tutaj na szpitalu siedziało, nie? Więc ja tak naprawdę pod sam koniec to łączyłem. Bardzo siedziało. Ja operację miałem, to mnie wynieśli, porwali. No ja też średnio widziałem, co się dzieje. Zostałem poproszony o wsparcie, udzieliłem oczywiście. Nie będziemy, powiedzcie mi może, czy ktoś mi może wytłumaczyć, co doprowadziło do tej strzelaniny na szpitalu. Z tego, co pamiętam, zatrzymywałem Junkę. Ale nie, to niech powie Dorian, Urisiel i ten, bo to wy to tam, po oni strzelali, no to... Halo? No, halo. Serdecznie. Akcja zaczęła się, kiedy przyjechaliśmy z Sandkingiem przed szpital, odbijaliśmy blondynę, czyli Junkę,
Jeden z szeryfów podniósł ręce, za autem pojawiło się dwóch funkcjonariuszy, którzy pierwszy oddali strzał. Wtedy postrzeliłem dwóch funkcjonariuszy z pompy, wybiegł ochroniarz, rozpętała się strzelanina. Poginęło sporo osób, Urisiel chyba jeszcze go wtedy w tym momencie nie było. Na terenie szpitala później poprzenosili nas. Ja jako pierwszy byłem u doktora tego Barabosa, czy jak mu tam jest. Od doktora poszedłem później, szukałem wujaszka i Zbyszka. Szukałem, znalazłem wujaszka na sali operacyjnej. Na sali operacyjnej był wujaszek, który mierzył cały czas z broni, podobno do doktora, tak to wyglądało. No to ja tam się nie wtrącałem, nie wyciągam broni. No i byłem schowany za winklem, kiedy przyszła pani wielka dyrektor szpitala wraz ze swoją popierdółką i powiedzieli, że mam wypierdalać ze szpitala. Kurwa, nie używaj. No właśnie, czemu obrażasz Kamisię i ten. Dobra, oni też musieli się unieść, dlatego on się uniósł teraz. Dobra, to ja to kazali rozumiem, mi wypierdalać ze szpitala, no to ja wyciągnąłem pompę i powiedziałem, że oni mają wypierdalać. Po czym wyszli z rękami do góry, coś tam się szczepultając. I ja się schowałem w pokoju rejestracji. I w tym pokoju rejestracji, po dosłownie 3 sekundach, gdybym się nie schował, weszło 5 czy 6 policjantów. Po 2 minutach pojawił się Rudy z M4, kiedy krzyczał tam na szpitalu bardzo głośno, że ma się ktoś poddać, że ma na niego strzała. Przeszkodził w negocjacjach szeryfowi, który negocjował, bo tam się w miarę dogadywali. Ja siedziałem cały czas w tym pokoju, trzymając pompę, nie wychodząc i nie ruszając się kompletnie, nawet nie odbierając telefonów. Rudy przyszedł, z tego co wiem, postrzelił wujaszka tak, że po prostu go dobił. Tak jakby to był jakiś pluton egzekucyjny. No, więc tak go dobił, po czym wszyscy funkcjonariusze szukali, nie wiem, jakby zaczęli biegać po całym szpitalu i jeden wbiegł do mojego pokoju rejestracji, no to wtedy już nie miałem wyjścia, bo koleś wbiegł do mnie z klamą, postrzeliłem go, schowałem się za ladę w rejestracji, postrzeliłem szeryfa chyba Czaka i postrzelił mnie z Rudem 4. I tak się dobra, słuchajcie, bo kłócić możemy się godzinami odnośnie tej sytuacji, ale to nie naprawi tego, że ciągłe strzelaniny na szpitalu są. Są weterynarze i trzeba ich użyć, dzisiaj będziemy ich nerfić, żeby byli bardziej dostępni właśnie w takich, żeby nie prowadzić do tych sytuacji. Bo ja do takich sytuacji, gdy już kurwa przeżyłem tysiące, nie będę się bawił, nie ma co się bawić tutaj w kłótnie, bo tutaj każdy po swojemu, każdy dołożył tą cegiełkę do tego, co się wydarzyło, nie? Wiadomo, że wy jako gangsterzy najwięcej przyczyniliście się do tego, bo to jest wasza jedyna droga ucieczki, a nie chcecie się poddać i ja wiem, znam to z waszej strony, tak? Wy się nie chcecie poddać i się kurwa nie poddacie, nie? Dlatego ja tutaj bardziej będę szukał rozwiązania, aniżeli banów, czy też godzinnej kłótni dosłownie, która nic nikogo nie nauczy. No ale Rudy mógł sobie darować te zagrywki, no ja już nie wytrzymałem, mu odpowiedziałem kompletnie wychodząc ze swojej roli, bo jakby sprowokował i mówił tu o zgonach, że tu wypisuje zgon razem z doktorkiem. No ale Doria to też tak wie. No ale kopie, no ty jak ktoś mi mówi, doktor, że robicie CK, to co mnie to obchodzi? Ale kto robi CK, bo ty chyba troszkę nie widzisz na czatu, nie, w ogóle nie czytasz. Co mnie obchodzi inny gracz, który robi CK, powiedz mi. Nie będziesz mi przypisywał CK, nie będzie mi doktor przypisywał CK. A ty mi nie będziesz przypisywał, jeżeli doktor stwierdza twój zgon, bo tak powiedziałeś, to ja mam wyjebane, mogę podejść i najwyżej coś jeszcze w łeb przypierdolić. No nie możesz mi w łeb przypierdolić. No. Dobra, nieważne, bo to mówię. Znaczy to jest dla mnie ważne akurat. Powiedzcie mi, co wam kurwa to da, nie? To nic nie da. Nic. Mi też to nic nie da. No. Rozwiązanie jest takie, że upublicznimy miejsca, kurde, weterynarzy. I w razie czego, jak nie macie gdzie wyleczyć swojego gangusa, to nie lecicie na szpital, bo to jest logiczne, że jak wy pójdziecie z gangusami, wy jesteście poszukiwani przez policję, logiczne, że policja obstawi szpital i w razie czego, żebyście wy uciekli, będziecie musieli się wystrzelać, nie? To jest logiczne. Dlatego, dobra, Ciemina, teraz jak najszybciej, wprowadzamy nowy szpital, wprowadzamy nowy rekoil, bo wiem, że kilka skurwysynów biega na kropkach i to jest nie do ukrycia. No, no. I zrobimy tak, że na nowym rekoilu ciężko będzie tej kropki używać, nie? I Łukasz, to powiem to tak. To będzie rozwiązanie. Weterynarz będzie, uleczenie gracza będzie kosztować $350 w brudnej kasy. Dla mnie to i tak nie będzie żadnego rozwiązania, jak mam być szczery, bo oni tak pójdą jutro, bo pewnie bana dostali na wyspie. Ale ja nie dostałem bana na wyspie. Możesz przestać przypisywać i kazać komuś wypierdolać na wyspę, bo to zaczyna się już irytujące. Ja od 2 dni gram na strefie i nie byłem zbanowany, więc ja wchodzę z czystej ciekawości, mówię to oficjalnie na streamie i nie wchodzę, bo dostałem bana. Mogę dla ciebie wiele zrobić, ale tego nie mogę akurat.
Już kurwa rudy jebać tą wyspę, niech sobie robią co chcą, kurwa mać. Co mówi, żeby ktoś szedł na wyspę? Ale to boli cię widać, co? Że wyspa kurwa tam jest rudy, no ciebie to boli, bo to nie boli ból jego, bo ból na mnie każe wypierdać, tylko ciebie to boli. No nie, no jasne. Że wyspa jest lepsza, no. Trochę mało szanuje się, ale no to idź stąd i nie wpadnie. Ale to ciebie tylko boli. No mnie to boli, tak, mnie to boli, że takie kurwa no-name'owe gracze, którzy się uznawają Rudy, za też się kurwa uspokój, nie? Graczy, to uznawają się za jakiś ten... Bully, przestań kurwa. Bo jak ja tego nie powiem, to kurwa nic tego nie powiem. Wiesz, akurat... Zujcie. Ale chuj mnie to obchodzi, że on jest jakimś streamerem, jak dla mnie jest takie, wiesz, dno erpowe. No to, wiesz, ja to mogę powiedzieć oficjalnie, no to co, będę się miał... Każdy to wie, nie tylko ja, ty jeszcze kurwa mać. Setki osób. Weź se kurwa popij teraz kurwa kielona i się uspokój. A ja sobie dobrze? Nie popiję, no bo akurat jeżeli chodzi o niego, no tu nie no, ma. No muszę cię przyznać, że no będę się dalej pojawiał i będę cię dalej rozpierdalał, no i co? No dobra, no i to jest taki. Dobra, umówcie się mogę na jakieś spotkanie, bo możesz kazać mi wychodzić na wyspę, ja dalej będę przychodził. Pierdolicie się gałę nawzajem, to może się uspokoi. Ja nie mam do ciebie nic, jeżeli chodzi o prywatę, nie? Ja uważam, że twoje... Twój roleplay jest kurwa poniżej jakiejkolwiek kurwa normy i to jak... No to będziesz musiał się z nim użerać do końca strefy. No spoko, no, nie, no niestety, tylko, no co zrobić. Tylko wiesz, no ja nie mam takiej mocy, żeby wiesz, żeby ciebie zbanować całkowicie czy coś. Nawet mi na tym nie zależy, nie? Ale no nie, w ogóle, nie. Aczkolwiek będę dążył do tego, żebyś się nauczył trochę grać, żeby uświadomić twoje jeszcze takiej mało rozwiniętej korze mózgowej. Uczyć to możesz swojego synalka tam grać, a nie mnie. Więc skończ do mnie mówić jak jakiś wujaszek, bo niestety, ale no nie jesteś tutaj najlepszy. Dostajesz kurde tutaj jakąś rangę, poczuwasz się teraz jak wielki bukerpy, ale tak nie jest, no niestety, przykro mi, no ale tak nie jest. Boli cię to, że rzeczywiście wyjebali cię z wyspy, bo Rudy, rozmawiałem z administratorami tamtej wyspy i mówili mi jaki byłeś i co gadałeś na Bulliego, więc skończ pierdolić, bo wiesz, ja wiem dużo rzeczy, prosiłem, żebym nie mówił, ale ja wiem, ale słuchaj, słuchaj Rudy, wiesz co, no skończ, proszę cię, bo obgadujesz ludzi, a naprawdę. No mów jeszcze, no mów, no. No mógłbym naprawdę mówić wiele. Boli cię to, że nie możesz grać na wyspie i co, że ktoś może zmienić sobie serwer? Słuchaj, ja nie mam bana, przyjdę dzisiaj znowu na strefę i znowu przyjdę, no. Jeszcze pewno ciebie nie będzie już dawno, a ja będę dalej grał, więc wiesz. No spoko. Dobra. No spoko. Tak się umówimy. To wiesz, ja zaraz rzucę Bulliemu wyzwanie, że albo ja będę grał, tak, że albo ty, no rozumiem. No właśnie. Dla mnie to nie będzie problemu, jeśli rzeczywiście Bulli ma wybierać pomiędzy tym, kto będzie mu wierzył. A co ty kurwa, ty jakie będziesz, to jest szantaż jakiś kurwa? No, w tym momencie jest szantaż. W tym momencie jest, no. No i mówię to oficjalnie przy wszystkich, bo masz do wyboru, albo chcesz, żebym ja tutaj był, albo ja się... A co ty jesteś, myślisz, że jestem jakąś twoją kurwą? Ja pierdolę, to nie jest. No mówiłem, że się poczuwa, no. Nie myślę. No, co ty myślisz, że kim ja kurwa jestem, co? Nie, no ty mi takie dajesz szantaże, no to chuj mnie to obchodzi, Rudy. No dobra, spoko. No ja to... pierdolę, co ty? No nie, spoko, to ten, to zabieraj mi tego admina, ja więcej się ale nie po chuj, bawił. Ale po chuj ty masz w emocjach, ale po pilcie, podejmujesz ja taką decyzję po alkoholu, czy ty jesteś... Już ja kiedyś się o to pokłóciliśmy, nie, no. Ale ja nie będę mówił w emocjach. Ja mam, wiesz jakie mam do tego podejście, wyjebane. Chcesz, to rób sobie ten, to bagno tylko bez mnie. Także ja się żegnam, także Dorian teraz może się cieszyć. Dajcie sobie ziana już. No, czego to się może się ogarnąć, dobrze? Nie, ale posłuchaj, a ja tu pierdolę, tam wiesz, będę się cel. Róbcie sobie co chcecie. Dobra, ty chłopie, ty następny jesteś kurwa, pokazuje to stopper pod. Nieważne, dobra. Uspokój się, rodzice. Chłopie, ale przestań coś kurwa, dziecko masz przed sobą. Co, ty jesteś jebnięty jakiś na łeb, czy co? Powiedziałeś, ale teraz chodzi, co? Powiedziałeś kurwa dobra, dwa słowa... Rudy jest podpity, więc. Dwa słowa za dużo i ten. No ty wiesz. Powiedziałeś 100 słów za dużo. Nie, ja nie powiedziałem ani jednego. Tak. Dobra, to rób sobie dalej pajacerkę, tak jak ci wszyscy mówili do końca i tylko beze mnie, także ja żegnam, narka. No ten Rudy. Dobrze, skoro tu jesteśmy, ja bym jeszcze poprosił szanownych panów streamerów, jeśli to nie problem, żeby trochę z szacunkiem do służb porządkowych podchodzi następnym razem i na przykład nie przychodzi aż tak najebani grać tutaj do nas, albo chociaż żeby grać normalnie ze swojej strony, tylko proszę jako skromny funkcjonariusz LSPD. Wszyscy będą zadowoleni, nie będzie problemów.
bo to jest bez sensu. Ja się staram. No jeszcze, na pewno było ostatnim, co chciałem, tylko broń miałem wyciągniętą, ale jeśli chodzi o podszpital, no nie chciałem strzelać. Byliśmy na granicy tam kompletnie po drugiej, po ulicy, więc ja nie chciałem strzelać. A chciałbym o banku coś nadmienić, bo mieliśmy akcję na banku. A to od banku zaraz, co? Zbyszek, zaraz, dokończmy tą akcję, bo żebyśmy się... Dlatego... Ja ze swojej strony staram się, mimo że nawet nie będę ukrywał, że no jest paru streamerów, których nie trawię i po prostu nie będę ich lubił i nie będę tutaj personalnie, bo nie ma sensu. Ale staram się jako gracz, jako postać, żeby wszyscy byli zadowoleni, żebyśmy się obaj bawili. Jak to Bully mówił, że był nasza tutaj LSPD, policja była tutaj no, znana na cały świat RP. Ale uwierzcie mi, że jak przychodzicie sobie porobić same dymy po pijaku i robicie z nas, no nie wiem, cel do strzelania, to też nam się średnio chce i jeśli dałoby się to jakoś ogarnąć wspólnymi siłami, byłbym wielce zobowiązany, żebyśmy mogli wspólnie korzystać. Rudy, kurwa! Tak, to tyle w sumie, co miałem do powiedzenia. Jestem w tym gronie? Owszem, jesteś. Nie lubisz mnie? O ty chuju. Nie trawię cię, stary, totalnie, no ale muszę z tą grać, bo takie są zasady gry, no. A kim ty, kurwa, jesteś w ogóle w tej komisji? Bo ja mam... Cerem pierwszego gronie. No i śmieszki, kurwa, znowu. No patrząc na to z boku, tak co się wszystko działo, to sytuacja nie zaczęła się od Doriana, ani od nikogo, tylko od wujaszka, który zaczął porywać ludzi na szpitalu i powiedział, że nie ma to czegoś takiego jak, kurwa, green. No i dlatego powiem, że staram się profesjonalnie podchodzić do każdego. Ma... I wiesz, okay? Ja cię tam, dobra, jasne, utykam. Powiem tak, odpuśćcie sobie, kurwa, ten szpital, dosłownie. Ja na spokojnie podejdę, odpuśćcie sobie ten szpital, odgrywajcie akcję gdzie indziej. Niech policja odpuści ten szpital, nie zawijajcie na szpitalu, puśćcie ludzi spokojnie, niech sobie wyjdą, niech odjadą. I naprawdę, bo przez takie sytuacje, kurwa, zobaczcie, straciliśmy Rudego. Ja nie będę wybierał pomiędzy Dorianem, a tamtym, bo ja was znam tylko przez internet, nie? Ale naprawdę, to jest wymóg. Nie odpierdalać na tym szpitalu, jak widzicie, że się odpierdala, to wy bądźcie ci mądrzejsi i odpuśćcie, nie? Dlatego apeluję, szanujmy się nawzajem. Znaczy, jeśli chodzi o tą całą strzelaninę, to rzeczywiście, no ale tam można było to, no może rzeczywiście nie powinien porywać, ale można było to, widziałem, że szeryf, jeden z szeryfów chciał się dogadać, to był Chuck i chciał się dogadać, chciał wypuścić i można było go zastrzelić nawet jak wsiada do auta, ale nie na terenie szpitala, nie? No, jak, przez to też, no ja nie miałem wyboru, bo nie, była sytuacja, kiedy wbiegł do mnie koleś, a sam chciałem przeczekać ja całą akcję. Ja nie wpadłem tam przez dami, no tak, ale widzisz, ja nie wyszedłem razem do was na strzelaniny, ja nie chciałem brać udziału w strzelaniny. Później ale po tym, co zrobił Rudy, rzeczywiście chciałem tam wyjść i was rozstrzelać, ale dalej czekałem, nie? Dalej nie wyszedłem po prostu. I czekałem, aż chciałem przeczekać tą całą sytuację. Dlatego, jeszcze raz, proszę, szanujmy się, grajmy wspólnie, stream, to... bite, tylko żebyście nie robili sobie z LSPD celów. Praktycznie. Ale wiesz, nikt nie robi, bo jakby LSPD ja wiem, jest potrzebne do tego, żeby funkcjonowało jakiś roleplay na poziomie, bo tak naprawdę w LSPD to nie działa, no to po prostu nie działa. Wiecie, nie... Że policja na strefie jest no dobra, no mówmy się, bardzo dobra i staramy się, żeby tak było dalej, ale też no, jesteśmy ludźmi, jak ludzie, którzy... Nie będę tutaj, nie chcę, pod publiczkę czasem różne rzeczy robią, bo umówmy się, nie czasem tak ale jest. Ale to jest, wiesz, nie, jakby nie mówię do nikogo personalnie. Pod to, więc... to, ale nie, właśnie, ale... dobrze, to ma być show dla publiczki, ale podczas tego show my jako aktorzy nie powinniśmy później sobie na złość robić, bo tutaj nie, jest problem taki, że każdy sobie puli... dogrywa coś, tutaj... coś dodaje, żeby drugiego ugryźć i go podkurwić i to jest problem. Z Rudym to się zaczęło na banku, jeżeli chodzi o te negocjacje z policją i żebyśmy nie byli chamscy, bo on przyszedł negocjować i zaczęło się od tego, że odjebałem zakładnika z jego winy, tak powiedziałem mu, bo zaczął nas obrażać od pedałów i tak ale dalej. Ale pamiętajcie, wiesz co, wy tak też nie siebie. Możecie jako gęgusi wszystko, nie? No wiadomo, ale zacznijmy oni... Zacznijmy od szanowania zielonych stref, no na przykład, no mówmy się. Oni mogą wjechać na banku, jakby nie widziałem, żeby wjeżdżali, ale mogą wjechać, ale niech nie robią tego tak perfidnie, że na przykład ktoś ci powie, policjant, że... No to sobie go zabije i czeka na was słot, nie? No mnie coś takiego... No nie, mnie to może na przykład zrobić, że nas zabije jak odjedziemy. Użyć. Można to zasugerować, tak. Nie powiedzieć tak jak... Nie tak perfidnie. To... No ale Dorian, jak na przykład strzelacie do negocjatora policyjnego, to się spodziewajcie, że zaraz będzie wjazd. No. Tak, ale czemu ten negocjator wyzywa tych, co napadają? Chyba policja to powinna bardziej tak... Ale kto negocjował? Żeby było no Rudy i wyzywał nas od pedałów. Zanim w ogóle złego słowa użyliśmy. Ja mówiłem o innym, o łysym.
o łysym negocjatorze. Nie, to I on nie wyzywał, on był grzeczny i strzelaliście w jego stronę. No to też szanujmy się, jak są negocjacje, to są negocjacje. Wierzcie, że jak strzelicie do nas, to będziemy wjeżdżać, no bo to... Nie, dobra, ale mówi jakby Zbyszka, ja mówię o Zbyszkowi o tej sprawie, nie? Co powiedział wcześniej, no że od razu ich wyzywał, nie? No i se żarty robiło ogólnie, takie trochę dziwne to było, dlatego chciałem trochę ostudzić emocje jego, odjebałem zakładnika, no i bo trochę... To żeś kurwa ostudził, kurwa, emocje. No bo wyzywał nas od pedałów, żebyśmy się ruchali tam w dupę, czy się nie uruchamy jakoś długo, to trwa i tak dalej, no to kurwa, no co ja miałem zrobić? No ale mimo wszystko wyszli z tego cało, więc na tym ucierpiało i LSPD i zakładnicy, więc sens odejścia czy tam jakby tego, no to... No Rudy się uruchomił, bo chodził podkurwiony przez te wszystkie jakieś akcje przez kilka dni, nie? A no. To jest wielka presja, to jest wielka presja. Ja mu się nie dziwię, ja kiedyś jak... Bo ja teraz mniej gram. To on rządził tą policją. I mnie kiedyś też tak nerwy już, kurwa, nieraz poniosły, co Dorian był przecież nieraz świadkiem. No mnie też. No, było tak. No ale słuchaj, są nerwy i można się zachować, ale no bez przesady, żeby codziennie chodzić znerwicowany. Ostatnio, co mieliśmy akcję z Rudym, czy na strefie, to zawsze Rudy jakiś miał problem, albo zawsze, a tu bugujecie kasę, tu nam, zarzuca nam wszystko, tu nam każe wypierdalać na wyspę, tu dobrze, ale może kasę, nie kiedy... rozmawiajmy o jego osobie, jeśli go tutaj nie ma, nie? Ja nie lubię tak. Dorian, ale ostatnio ty z kajdanek strzelałeś z shotguna, no o czym my mówimy. No tak, teraz. Tylko ja strzeliłem jeszcze przed tym, zanim mnie ty zakułeś. Tu nie ma ludzi. Ja cię nie zakułem. No, nie ma ludzi bez winy. Dokładnie. Więc tutaj trzeba wypracować to. Na pewno sytuacji ze strzelanin na szpitalu prawie zniżymy do zera, jeśli ten weterynarz dobrze będzie już dzisiaj działał. No czy jest $350 ustawione na weterynarza po starcie, nie? Będzie działał. Brudny. Tylko po zaśmieniu. Tak, po zaśmieniu $350 brudnego od dolców, nie? A bandaż 50. Brudnego? Tak, 350 brudnego, nie? A nie da rady, żeby to brało z konta, kurde, bo to będzie problematyczne. Tak, idziesz kurwa do weterynarza, żeby, nie, no. Żeby nikt nie wiedział, gdzie ma terminal. Normalnie, dzisiaj, że z terminalu bierze. Terminal w domu ma, terminal. Tak, że terminal ma i... Dodatkowa robota tam, podjechać po brudnej. Dodatkowa robota właśnie. No to ze zwykłych hajs i tyle, no. No to znaczy nie, właśnie biorę. Dobrze, żeby... Mi się to podoba, że trzeba po brudne. Tu zawsze gangus ma pod górkę. No dobrze. No bo No bo taką rolę wybrałeś, no co ty myślisz, że gangusi mają kurwa na ulicy. Dobrze, ty to czekaj. Idź, masz 24 godziny, żebyś teraz wyszedł z domu i zamotał klampę. Na kurwa ale wrócisz z Ikei. Ale w sumie to na Darknecie byłoby to bardzo szybkie, jeśli by się postarać. Prawda. Może rzeczywiście by nie sprzedali tak szybko, bo nowe konto itp., ale wydaje mi się, że wystarczy dobrze zagadać. O klamka to nie problem. Nie, ja mam klamkę na chacie. A dostaniesz klamki od drzwi, niech ci wyrukają. Każdy ma klamki na chacie, od drzwi dokładnie. No. Nie, w Japonii nie mają, bo mają drzwi przesuwane, no i co? Aha, no to... Tak, no, a to się nie wiem. Jeszcze bezdomni nie mają, ale... Ale też musimy mieć jakąś klamkę, żeby te drzwi przesuwać. W samochodach mają chociaż. Zbuję, koniec końców. Tak dostał chyba bana. Jak będzie więcej akcji na szpitalu, to my jesteśmy w stanie prowadzić takie coś, że broni nie wyciągnie się na szpital, będziemy blokować wyciąganie broni na szpital. Zrób blokadę broni na szpitalu. Jak ale to policja by musiała mieć taką możliwość mimo wszystko, bo czasami policja czasami potrzebuje. Chociaż ograniczenie to też, no to mówię, trzeba gadać, co jest rozmowa. Tak, bo to inaczej, słuchajcie, będziemy kurwa żyli fejlami aż do dopóki kurwa nie dojdzie do tego takiego stanu, gdzie wszyscy będą zadowoleni. No ja to osobiście przecież... powiem, że nie lubię po prostu siedzieć tutaj, wolę grać tak naprawdę, jak każdy chyba z nas. Dlatego... A jeszcze takie te, tylko też no bierzcie pod uwagę, sobie że... po buziaczku i rozejdźmy się do gry, no. Ja też ten, bierzcie pod uwagę, że takie akcje między streamerami i ogólnie między policją i gangusami prowadzą do tego, że ludzie się wkurwią, normalni gracze z WL-ki i... stwierdzą, chuj nie gram tu, bo ten odpierdala, tamten odpierdala i community się sypie też. A, jemu nie no ale przyjdziesz tu następnych na to miejsce, nie? Ale nie, mi nie chodzi taką o bana tylko... teraz, tylko o same dymy, nie? Tylko pamiętaj, że jakby nie pamiętam, żeby gdzieś w tym momencie był ktoś, kto przyszedł na rządowy z cywili. Nie ma z cywilami, jest z policją. Ale to nie masz takich dymów, to Rudy ale... tak było, że miał. Naprawdę, to na razie co był rządowy, mnie... to był z policją, kiedy...
i to wszystko. Nie ma kogoś, żeby ktoś z cywili ucierpiał na tym, no. Jak ta się przeniosła do szpitala, co nie, no, mi się wydaje, że normalne jest, że tam... Jeden podobno ucierpiał, na tym kogo zabijaliście stali operacyjnie. Ale jest taki problem, że oni dostali bombę i znowu wstawali, tak w kółko, no z tego przytwoliło. No ale wiesz, no to też jak co chwilę się strzela z policją, to chyba powinieneś jako gangster, kurwa, wiedzieć, że trzeba już... Trzeba dać spokój, no. Czasem. Trzeba zrobić to weterynarza i pomóc. Tak, no i pamiętajcie, że strzelanie się z policją to powinna być ostatnia rzecz. Strzelanie się z kimkolwiek tak naprawdę, moim zdaniem. Tak, z kimkolwiek, to się broń do robić taką rzeczą, którą w RP chcecie zrobić, nie? Przecież za dymka wyskoczył na mnie z toporem, to zamiast mu wypalić w łeb, to wyskoczyłem do niego z pałą i prawie tam posiekał na kawałki. Ale był zabawny, no. Obwieśle. Według mnie to jeszcze medycy się powinni wypowiedzieć, bo oni też jakby nie patrzyć brali tak, udział w tej... Tak, i to wkurwia, no jak oni, wiesz, oni grają najcięższy RP, gdzie chcą... Tak, najbardziej... Dla nas, dla nich to nie jest nudne, nie? Dla nich nie jest nudne. Oni sobie to lubią i powinniśmy, wiesz, w jakimś stopniu powinniśmy się dostosować do tego RP, nie? To co medyk, dla mnie to co medyk, wiesz, ci wpisze, to i tak medyk powinien jakby w miarę stwierdzać, to co ci jest, no. Dziesiąty raz tego samego dnia z tego samego typa kulkę bym się w ramię wbił, to by się zgodziło. No ale to teraz zależy od ciebie, jak ty to odegrasz. Tak, ty masz nakierować medyka, on ma zrobić swoją robotę, nie? Można też zwrócić na wózek mandalicki, jak chcesz, nie? Ja się tego, nie? Zawsze starał się rozmaicić się, tak? Ja też coś tam, ale no, ciężko, jak się nie zna większych. Myślisz, że niektórzy z nich się znają, oni shift-tab gogle i lecą. Ja ci powiem tak, jak nie wiesz co chcesz odegrać, napisz nawet do tego, który cię operuje, oni ci nawet... Na lokale ocesaj, bo dostałem kulkę i nie wiem dokładnie co odegrać. Tam większość ma naprawdę dużą wiedzę. Oni tam mają naprawdę dużą wiedzę. O, niektórzy naprawdę fajnie grają. Mamy osoby studentów IRL, nie? Medycyny na serwerze, także wiecie. Mhm. Tam naprawdę można odegrać dobrze na tym szpitalu, a nie wejść do Barbaro i uciec. Wiem, że litacji są. Bo to też jest must win. Czy wejście do Barbaro jest, jeżeli jest policja na szpitalu, to już jest, nie jesteś strzelanin i zazwyczaj chcesz spierdolić tego szpitala jak najszybciej. No. Tak, no tylko wiesz, jak idziesz do Barbaro postrzelony, nie wybiegasz sobie ze szpitala, jakby ci nic nie było, nie? O to chodzi. Macie weterynarza po RR i do weterynarza możesz się iść tam wyrąbane. Ile tych weterynarzy jest? Bo kiedyś było chyba czterech. Czterech jest. W tych samych czterech miejscach co kiedyś? Tak. A w tych samych, bez zmian. Używajcie, pokazujcie innym i się na pewno sytuacja na szpitalu uspokoi. Nie wiem, ja pamiętam. A jak policja już wzięła wam kogoś na szpitalu, to nie odbijajcie ze szpitala i tyle, nie? Mhm. Jest jeszcze konwój przecież. Zawsze przecież ze szpitala muszą jechać na komendę, pamiętajcie. Jest jeszcze właśnie przejazd. Nawet jak dojedziemy, to konwój przez zawsze można zrobić, że był show, jak mówiliście, i by był show. No tak samo dzisiaj ta akcja, jak ja zostałem postrzelony, bo zawijałem tego... Dzięki za suba, podarowanie, karcia, trzeci miesiąc... Mogliście poczekać, że będziemy jechać, tak naprawdę. Jeszcze raz wielkie dzięki za suba! Dzięki, karcia, za... Dzięki za podarowanie. Zamiast niepotrzebnie wyjmować broń i strzelać. Dziękuję bardzo. Dlatego, że ktoś już w gangu sobie wrócił na szpital i go nie za... wy go nie przynieśli. To nawet nie o to chodzi, tylko no mówię, no... On biega pod szpitalem z klamą w ręce i do ludzi celuje. To już przypał. No to mówię, no to ja nawet off duty mogę go tak wtedy powinąć. No i pamiętaj, że jeśli ktoś postrzelony ucieka policji IRL, to pierwsze co policja robi, to obdzwania wszystkie szpitale. I weterynarzy też zresztą. Znaczy weterynarzy nie, bo to jest nielegalka, nie? To weterynarz, tak, tak. Patrząc pod tym względem, no, że policja... No, weterynarz to umownie nazwany jest, no, zwykły... Policja nie wie o nim, nie, bo to jest... No nie, mówię IRL, nie mówię w grze, wiadomo, że jakiś tajny doktor podziemny, wiadomo, przydałoby się każdemu gangusowi, że nie byłoby takich akcji na szpitalu, jak... Kiedyś to były przekupione, że lekarze... Strzelamy do gangusa, on się leczy razem na jednym łóżku obok... postrzelonego oficera, no to tak średnio. Ta, ale w sumie mimo wszystko, jeśli medycy by prowadzili taką jakby historię badań, to jeśli przychodzi policjant po 30 minutach, to na przykład mógłby powiedzieć kto, bo nie może na medyku skłamać, nie? W
co do oni chyba prowadzą coś jest. Takiego, mają. Nie, nie, ale... nie może, bo to jest PG, no jak? No to więc, no, nie, nie. Więc właśnie, więc podchodzi do medyka, mówi, że mu pomógł i na przykład nie było policji na miejscu, ale policja może prowadzić śledztwo tam, czy coś dochodzenie, może przyjść na szpital i już będą wiedzieli, kto przyszedł, nie, postrzelony. Ale imię i nazwisko, medycy nie? Mają przecież, wpisują u siebie w swoją bazę, nie, każdego, no, którego... Mają. Oni muszą zgłaszać każde postrzelenie, jak IRL, każda osoba postrzelona jest wzywana policja, nie? Tak, w każdym filmie, tylko nie do szpitala, bo będzie policja. Co drugi lekarz to weterynarz. Ale jestem weterynarzem, no ja nie umiem wyciągać kur. I operacja na otwartym sercu w 5 minut. A czekajcie, coś wam wszystkim wyślę na luźnych, na rozmówkach. To będzie nowy ripek, bo już jest chyba gotowy. Buli, weź sobie tak przyceluj i odceluj. Widzisz to? Jest szejk. Jest recoil? Taki próbujemy zrobić, żeby nawet kropka ci nie pomagała za bardzo. Włączcie kropkę dla każdego, zróbcie recoila i chuj, no. A niech policja ma nawet, kurde. Nie, no policja też będzie miała takiego samego. Nie problem, znaczy, w sumie jeśli rzeczywiście kropkę miała, kropka niech sama, to co innego, no. Niech policja ma kropkę nawet. Oni są szkoleni, nie będziesz dochodził, czy ktoś ma kropkę, czy nie. Wyjebane. No. Choroba zielonego włosa. Ale to nie ma być CS, nie? To nie ma być competitive. No tak, ale tego nie unikniesz strzelanin. No, no i my... też tu chodzi o przedłużenie tych strzelanin. To o to głównie chodzi, no, nie? To jakby się dało zmniejszyć dipsa, nie? Tak jak było na przykład na Districcie. To też pogrzebiemy, nie? O, fajnie, że było jakby damage, aż taki. Że 3 head na, żeby zabić kogoś, to by było już totalnie... No, ale też one-hitowanie z broni białej też tam można by... Bo to też... Zmniejszyć dipsy, nie? I to dajcie to krute krwawienie policjantom, bo oni nie krwawią w ogóle. Krwawimy. Krwawią, mówię. Też myślałem, to RNG, że nieraz jest akcja, że postrzelimy trzech i padamy za chwilę. Macie na rozmówkach, to tak może wyglądać. Krwawimy jak cholera, niestety. Buli. No? Sobo poleciał całkowicie? Nie, pogadam z nim jutro na spokojnie, jeśli będzie chciał się jak dogadać, no. O kurde. Ale fajny rekord. A mówiłem mu na spotkaniu, ale spili, żeby nie pił, no. Dobra, ja uciekam i cel. A piłeś pod Tazera test recoil. Ja, no to już od wcześniejszy jest. Pod tej ja byłem w banku, pieniądze i wypłacam, ale lud, kurwa, w ryj. Naprawdę ten ryj, ten tej, no. No ale recoil nie przeszkadza. Aż tak nie odrzuca chyba. Przyjaciele. Cześć Górnecki, czyszczysz? Już widzę te szczeliny. 15 minut się strzelałem, nikt nie padł. Dalej się o to chodzi. To będzie spoko. To no. Ja miałem fajną strzelaninę z policją na autostradzie, co wtedy... Nie, no było to, szeryf tam z tą się strzelał chyba. Ale tak w realu też jest. Strzelałem się, strzelałem, nikt nie pada. Za samochodem, kurde, się strzelałem. Zobacz, ja na filmach się, patrzę bynajmniej tylko na filmy, ile się na filmach strzelałem. Ja się śmiesz, ale... Na filmach to magazynków nie zmieniają, także... To jest zasięg, no. To jest max, 10 metrów. To jest taki zasięg, gdzie możesz faktycznie wycelować, reszta to loteria. Pompkę przekażę, bo nie chcę na służbie, nie? No tak, no też... Kurwa, nie ma na służbie żadnego profesjonalnego snajpera i w gangusach to samo. No. A szkoda. Sadne. Magazynki już są, tak? Boli, żeby się na bordę wokół bardziej ruszało jeszcze, nie? No ale no to pamiętaj, że są takie troszkę ograniczenia z GTA, nie? Aha. Magazynki do kupienia są już w sklepie? Tak, są. Jeszcze taka sprawa można by dać, że lekko ci ciemnie obraz, jak dostaniesz kulkę, nie? To już tam no, też może być, no, coś tam jakieś... To by było dobre, nie? Wiecie, jak rozmazane nawet, po wypadku jak spierdolisz samochodem, to masz tego, czarny obraz, nie? Przez jakiś albo ragdoll, jak dostaniesz kulkę. Nie, no, ragdoll jest, już słabe. Był, to było strasznie słabe. Nie, po prostu taki obraz, żeby ci się, wiesz, trząsł, nie? No. Nie, lekkie zaczernienie albo zaczerwienienie wokół, jak zostaniesz postrzelony na kilka sekund, żeby to jeszcze bardziej ci utrudniło. Żeby te strzelaniny naprawdę troszkę potrwały, nie? A nie headshot. No. Zaczerwienienie pasowałoby bardziej, bo to taka imersja, że krwawi. Tak. Dobra, dziękuję wszystkim, dobranoc. Cześć, cześć. Dobra, panowie i panie. Dobra, no nie będę was dłużej trzymał. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie do serca. Tak. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie do serca to, co mówiłem. I spokojnie. Dajcie mi na restart i tego medyka. No to dzięki. No, cześć. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie. I kolejny dzień, kiedy szło się dogadać, kurde. Ale miły to w sumie
Szkoda, że Rudy tak wyjeżdżał i przychodzi tak negatywnie nastawiony. Chyba poprosiłbym serduszko, kurde, bo mimo wszystko... Miło jest to, że oni nie banują, tylko... Siema. Oni chcą coś innego, oni chcą, żebyśmy się dogadali i każdą akcję chcą wyjaśnić. To jest takie, kurde, super. To jest takie super, że jakby każdą akcję, którą zrobicie, mimo wszystko, czy to jest złamanie regulaminu, czy to nie jest złamanie regulaminu, Bully chce wyjaśnić i powiedzieć, gdzie było ok, a gdzie był błąd. Tak, żeby zrobić tą akcję jeszcze raz, ale by po prostu... Siema, co nie tam? Wiecie, nie zrobić tych błędów. To jest zajebiste, bo 3-4 akcje na przykład robicie pod rząd i on mówi i w końcu piąta akcja wyjdzie zajebiście, więc... Więc podejście ma zajebiste Bully, nie? Te podejście jest takie naprawdę w porządku, no. Jakby nie chcę nikogo banować, nie chcę nikogo obrażać, nie chcę nikogo wyzywać, tylko chcę, żebyśmy się wszyscy dogadali i wytknęli sobie błędy, które zrobiliśmy. Chcę naprawdę, taki serwer będzie to perfekcyjnie dopracowany, ale oczywiście nie, żeby był Resident Sleeper, tylko żeby była akcja, ale żeby ta akcja trwała jak najdłużej, nie, żeby ta akcja naprawdę była fajna. Simone, no ale nie no, Hanys też tak nie robi, nie przesadzaj. Po prostu ostatnio się mocno zdenerwował, no ale zdenerwował się, nie? Też jest w porządku, że to wszystko można nagrać. Dzięki za książek, za 100 kryształów. Dorian, gdzie dealer na armię kapa? Za ksiorek w budynkach, który jest zamknięty. Się nie da wejść. Opliśmy, przepraszam, Mr. Sebik, 6 miesiąc, witam Skorpora! Mr. Sebik, serdecznie glebanczacie, jeszcze raz wielkie dzięki za suba. No Bully mocno walczy RP, żeby było ok. Żeby nie było problemu, więc... Kurde, odbiór. Nie no, nielicznym jest serwerem, no nie jest nam takiego drogiego, więc... Ale widać, że Rudego coś boli, że wiecie, no bo ja już drugi, jestem któryś raz z kolei, kiedy nie mam bana, kiedy po prostu przyszedłem, nie? A Rudy każe, wiecie, wypierdalać, no. No przychodzicie, to tak jakbym wszedł na wyspę RP i Hanys do mnie, wypierdalaj na strefę, nie? Bo przyszedłeś tutaj, nie? No to tak nie działa, no. Admin, który jest administratorem gościu, kurde, który, wiecie, się poczuwa, oskarża, mówi, żebyśmy wypierdalali na wyspę, bo on nas tu nie chce. Gdzie nie jest jego serwer, gdzie rozumiem, jakby to Bully powiedział, nie? No to już wątpię, żebym wszedł. A nie, kurde, jakiś Rudy, który ma problemy. Spokojnie, no to wszystko będzie dobrze, operacja przebiegła pomyślnie. Wszystko jest okej. No, Bully naprawdę naprawił te błędy, co z przyszłości. Naprawdę jest okej. Powiedz mi tylko ten pan łysy, bo ja już nie wiem, dobra, co, kto, wszystko jak. Wszystko jest okej. Dobra. Chodź, Natasza, pomogę ci wstać, chodź. Cześć, jestem. Rudy jest stawiony? Ale czy ktoś każe mu grać po alkoholu? To niech nie odzywa się najlepiej. Dojdę na banem pedziorzu. Ten ZTA, no ale wiesz, to mi chodzi o bezpośrednie. Nie no, Rudy, mi się wydaje, że... Bo czasami po prostu za dużo się gra RP. Mi się wydaje, że Rudy powinien sobie odpocząć od RP. Nie, powinien sobie tydzień odpocząć i nie wchodzić codziennie, mimo tego, co on tam ma, czy on ma dobry humor, czy nie. Rudy codziennie wchodzi i codziennie ma do kogoś problem, nie? Niech se kurwa odpocznie z tydzień i dopiero przyjdzie, bo... Hello. Co z tobą? Robimy tak, human? Robimy, dawaj. Zrobimy eleganckiego. Wołaj takiego tego zadymiarza, niech kurwa wychodzi z tego szpitala, jeśli on będzie tam kurwa srał i dawał. No zaraz go zawołam tutaj. A masz do Zbyszka numer? No Zbyszek jest ze mną, no. A to weź się przyjedźcie, gdzie jesteście? Pod Melino. Dobra, to poczekaj tam na mnie, dobra? Jadę. Ale czat, naprawdę, czy ja się tak zachowuję? Czy ja się tak zachowuję pod ranku? No nie... Nie zachowuję się tak, że obrażam kogoś, czy kurwa mówię, żeby ktoś ten, no...
Ja to jestem zadowolony, no. Ja to jestem zadowolony. Całe życie człowiek uśmiechnięty jest. Normalnie, kurde, tam się napijemy, to coś zrobimy. Rzeczywiście złamiemy regulamin, bo czasami jest tak, że złamiemy. Ale kurwa, elegancko jest. Mistrz picia. Bujaszek, wchodź na serwer. Zrobimy humanika chociaż. Chodź tam, niech ten... To i tak cię nie zbanował ten Bully, tylko rudy. A Bujaszek, kurde. Mam nadzieję. Wchodzisz na serwer? Zmieniamy pojazd, bo tu jest lepszy. No of course. Jakiś dziurawy, kurwa. Teraz zrobimy. Dobra, zrobimy to na czterech zakładników. To ale macie tak chyba jednego chyba macie teraz. No to jeszcze trzeba. Bo to się porobiło. Tylko że ja nie wziąłem fantów tej do kopania, to później zajedziemy pod chatę. Bo pierdolę, to wynajmiesz jakąkolwiek. Ja widać, mam kto siedzi na streamach, to widać, kurwa, co tu się dzieje. Zaraz, zaraz siedzę na szpitalu, strzelać ci w powiedzie i pierdolę, strasznie. A ty pierdolę! Jak już będzie wszystko everything under control, to... Bujaszek, wchodzisz, Bujaszek? A właśnie, a gdzie jestem, kurwa, everything under control? A no, może zaraz się pojawi, zobaczymy. Weźcie burrito, ja wam dam burrito jedno. No. Co się stało? Ty weź tego tutaj, nie wiem, to jest... Wilczek. Ja wam dam burrito, nie. Czekajcie. Ja? No, nie, nie mogę, nie mogę wyciągnąć, nie mogę auta wyciągnąć, czemu? Nie wiem. Zajebaj. Telefon wam działa? Działa wam telefon, bo mi nie działa. Działa. A coś mi się popsuło. Ojoj. Dobra, zrób se udar kontrolowany. Dobra, ale wrócę tu? No mam nadzieję. To przyjedź po mnie, przyjedź po mnie na peron, dobra, czekaj. Muszę wejść jeszcze raz. Ja oglądam na tyle. Jak to, Lary? Nie słyszysz nic na jedno ucho? Może cię przewiało, czy coś? O, jesteś trzeci w kolejce, to dawaj. To pogramy sobie, no to super. Dobra, Exi, to czekamy na ciebie, jak coś z napacikiem. Czekamy na ciebie z napacikiem, idę po pana pójdę. Jakby... Okej. Ja wiem, że... Rudy tam pewno daje kasę, nie? Na serwer. To jest okej, nie? Ale żeby nie poczuwał się aż tak. No... Ze Zbyszkiem akcja. Dobry. Dobry, witam pana. Witam, witam. No już, zaraz będziemy. No kurwa, mówiłem ci, żebyś czekał już, wąski.
Lara, i tak jedziemy dzisiaj na przyjaźdźkę jakąś? Ogarnij policjantów. Słyszysz? Czy jutro do roboty idziesz? Kurwa, nie mam roboty. To co, przyjaźdźka ci jakaś? Przyjaźdźkę? Ale kurwa, byś musiał po mnie przyjechać. No kurwa, już to 15 minut do ciebie z tamtą stroną i później się odwieźć? Mhm. A co się stało? Kurwa, bez przypał, no bo ja nie mam światełka z tyłu jednego. O Jezu, światełka nie masz, to co to się stanie? No przypał coś... jest. No i kurwa, i przeglądu nie mam. I też jest przypał, jest większy. Dobra, pomyślmy. Zawetna by była. No, no, to jak coś tutaj. Pomyślmy. Kurwa, Urysiel to jest. Zim do Lublina pojechał do Maka. Zaraz jak przyjedzie po mnie. To pana gdzieś rzucić mogę? Możemy? Słucham jeszcze raz. No podwózki, pytam się, czy pan jakieś potrzebuje. A, podwózki. Zaraz Zimaczek o tam opłynie stąd, to przyjedzie. No muszę panu powiedzieć, że... A może i weźmiemy, może i pana podrzucę. Za daleko wujasz. A no to dobra, no to dobra. To elegancko. Tak w ogóle to Luis, miło mi tutaj. Jak? Luis, miło mi. John. Week, John. John. Groźnie to nazwisko brzmi. Week, John. Może i groźnie, właśnie trochę. Słucham? No zapamiętam, mówię. Dobrze, bardzo dobrze. Momencik. Tak. Ni chuja, nigdy gazu nie montuję, co wy? Jaki gaz? Z głową boli gaz. Podrzucić pana gdzieś? A to panu jeszcze tutaj chyba też koledzy przyjechali. Mam kolegę. No dobra, no to się żegnamy w takim razie. Miło poznać pana. Momencik. Miło było pana poznać również. Dobra, no to powodzenka. Momencik. Piąteczkę podam. Piąteczkę, tylko momencik. No, momencik, poczekaj. Dobra, piąteczka. Trz. Ale panie. Nie, cić. Mam zakładnika. Panie. Nie dzemów, nie dzemów. Kurwa. Pierda. Pana, proszę mi powiedzieć, jak pan na nazwisko ma? Ja? Tak. Scott na nazwisko? Scott. Louis Scott? Scott. Jesteś bratem Amy? Amy Scott? O kurwa! Co ty pierdolisz, naprawdę? To jest brat Amy. Nie jestem brat. Co mu słychać? Nikogo. Czemu on trąbi? Trąbisz cały czas. Nie, to tylko u ciebie. Nie, już nie trąbi. Zakładnika mam. Panowie, nie nas... No dobra. Pierwszego nie. Tutaj tam w czerwonym to może być z nami, on będzie... Tylko grzeczniej, kolego, grzeczniej. To tak chcę, no. Chyba jeszcze trzeba. Jak nie będzie zakładników, to mogę być jako zakładnik, nie? No tak, to rzeczy, trzeba rzeczy. Czterech kurwa skład mieć co najmniej. Wsiadajcie do rumpo, ja wam dam rumpo, a pojedziemy sam. Ja pojadę z Sampingiem. Zbyszku, poprowadź. Ja wezmę, bo on kurwa. Dobra. O, dzień dobry, witam. Jak dzień mija? Dobra, wsiadaj. Nie wiem, co się. Oj! Nie. Tam do rumpo proszę wsiadać, do rumpo. Na carbonara. Będę miał, słuchajcie, carbonara będzie z nami. Słyszysz co mówię? Słyszysz co mówię? Makaronia. Makaroniarz też z nami będzie.